Pryzmat Radio w internecie. Przez pryzmat wiedzy. Cześć, bardzo miło mi Was powitać w dzisiejszej audycji Przez pryzmat wiedzy. Ja nazywam się Kacper Ładoń, a ze mną jest dzisiaj Katarzyna Gaj-Pawłowska. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o nauce języków, o tym, dlaczego języki są ważne w życiu. Jak zaczęła się Twoja przygoda, tak powiedzmy, z nauką języków? Z nauką języków to jest bardzo dużo powiedziane, bo to nie jest tak, że ja jestem poliglotką, która mówi kilkoma językami, ale fakt, no, w jaki sposób języki są dość istotną, zajmują istotne miejsce w moim życiu, z tego względu, że stanowią bardzo dużą część mojej pracy. To jest coś, czym ja się teraz zajmuję, z czego żyję, co sprawia mi niesamowitą satysfakcję. A jak się zaczęła moja przygoda? W sumie przez mój upór niewiarygodny, dlatego że ja chodziłam do szkoły dość dawno temu i w tej szkole nie było języka angielskiego. Uczyłam się rosyjskiego i niemieckiego i na samym początku przyszłam do moich rodziców i powiedziałam, że absolutnie nie widzę siebie jako osoby zdającej jakikolwiek egzamin z rosyjskiego albo z niemieckiego i że ja będę tupała nóżkami i będę uczyła się angielskiego. I w sumie od tego się zaczęło, więc mój upór i takie bardzo duża niechęć do dwóch poprzednich języków w szkole spowodowała, że angielski był pierwszym językiem, którym się zainteresowałam. No, potem w sumie poszło. I cieszę się, że tak się to potoczyło. Ja przyznam szczerze, żałuję, że w szkole się bardziej nie przyłożyłem właśnie do nauki takiego angielskiego, bo no patrząc na to, że od podstawówki tak do teraz, no to mniej więcej uczę się angielskiego 10-11 lat, a dalej jest to jednak taki poziom zupełnie, bym powiedział, no niesatysfakcjonujący. No i tutaj też jest inna kwestia, czy faktycznie jesteśmy w stanie się nauczyć całkowicie języka tylko w szkole, bez własnego zaangażowania. To znaczy, w mojej opinii, będąc nauczycielem, będąc lektorem języka angielskiego, nie da się nauczyć absolutnie niczego bez zaangażowania. To nie jest tak, że ktoś nam otworzy czaszkę i wsypie tam tysiące słówek i struktury gramatyczne, które potem pięknie poskładamy jak klocki Lego. Tak naprawdę sprawdza się bardzo stara zasada w nauce, ale myślę, że to przyznają mi rację wszyscy, którzy się też uczą innych rzeczy, że jednak konsekwencja, systematyczność i w jakimś stopniu, w sumie powiedziałabym, że w dość dużym stopniu, zaangażowanie w ten cały proces jest sukcesem. Niektórym przychodzi to łatwiej, niektórym przychodzi to trudniej, ale wychodzę z założenia, że praca systematyczna i jednak dość ciężka, bo nauka języka to nie jest pstryknięcie palcem, niestety. Znaczy umożliwi osiągnięcie jakiegoś sukcesu, bo w szkole wszyscy wiemy, jak jest. Ja też wiem, pracuję po tej drugiej stronie. Czasami się nie da i to nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że mamy do czynienia, mówię to jako lektor i nauczyciel, z bardzo szeroką gamą różnych indywidualności i my musimy tak naprawdę jako nauczyciele i pedagodzy znaleźć wspólny mianownik dla tych wszystkich osób. Dlatego bardzo często jest tak, że nie trafia się tam, gdzie się powinno trafiać do danej osoby, ponieważ tak jak mówię, dla niektórych rzeczy są łatwe, dla niektórych są za trudne, więc uśrednienie tego poziomu jest bardzo ciężkie i z drugiej strony uczniowie, odbierając to uśrednienie poziomu, czasami mogą stracić motywację do nauki. Dlatego od nas zależy, czy my wejdziemy przez te otwarte drzwi, które nam pokazują w szkole, czy nie. Bo jeśli nie będziemy chcieli przez nie przejść i nasze zaangażowanie będzie miało level zero, to się nie uda. I to myślę, że to jest w każdej dziedzinie wiedzy. Zdecydowanie łatwiej się narzeka, że nauczyciel nie potrafi uczyć, niż zawzięcie się samemu i faktycznie ruszenie do przodu. To znaczy tak, no trochę prawdy w tym może czasami być, tak? Bo ja absolutnie uważam, że jest znacząca większość bardzo dobrych nauczycieli, ale zdarza się tak, że czasami nie ma chemii pomiędzy uczniem i nauczycielem, tak jak w każdych relacjach międzyludzkich.
I my bardzo często patrzymy na język angielski czy na każdy inny przedmiot przez pryzmat osoby, która jej uczy. Jeżeli jest fajny nauczyciel, który jest super i daje nam piątki, to przedmiot jest też fajny. Tak się dzieje na etapie takiej dość małej dojrzałości. Jeżeli już potem stajemy się coraz bardziej dojrzali i mamy świadomość, po co się uczymy, to wtedy nasz punkt widzenia się troszeczkę zmienia, ale dopóty przyjmujemy zasadę ZZZ, czyli zakuć, zdać, zapomnieć, no to jednak ten nauczyciel, jego osobowość odgrywa bardzo dużą rolę i to, w jaki sposób my ten przedmiot postrzegamy. I z językiem jest tak samo. Jak zaczęła się u ciebie z kolei, tym razem nie przygoda z językiem, a z nauczaniem języka? Dlaczego postanowiłaś przejść na jednak drugą stronę w relacji nauczyciel-uczeń? To jest bardzo dobre pytanie, bo jak mam ciężki dzień, to sama się nad tym zastanawiam, ale no, to było absolutnie naturalne, tak? To akurat ja skończyłam filologię angielską, więc to był mój trzeci kierunek studiów, więc w momencie, kiedy już skończyłam, zrobiłam te wszystkie kursy, które uprawniają do nauczania, ja już wtedy pracowałam w szkole i poszło to absolutnie z automatu, tak? Moja pierwsza, znaczy na początku pracowałam w biurze podróży, to też wtedy oczywiście języki były mi bardzo potrzebne i w momencie, kiedy skupiłam się już tylko i wyłącznie na filologii angielskiej, tak zupełnie naturalnie wyniknęło to, że wylądowałam w szkole. Miała być to tylko przygoda tymczasowa, ale w związku z atmosferą, w związku z ludźmi i w związku z tym, do jak fajnego miejsca trafiłam, doszłam do wniosku, że w sumie nie zaszkodzi mi tam pozostać. I tak powoli każdą z dziedzin mojego życia już starałam się przekierować na nauczanie języka, więc szkoła podstawowa, dom kultury, różnego rodzaju aktywności, gdzie zajmuję się nauczaniem, ponieważ zaczęło mi to sprawiać dość dużą satysfakcję i ze względu na feedback, który otrzymywałam, że jest też całkiem spoko z tej drugiej strony, doszłam do wniosku, że w sumie czemu nie, skoro jest to praca dość męcząca, ale sprawiająca mi dużo satysfakcji, więc dlaczego nie miałabym robić właśnie tego, więc zupełnie naturalny sposób, bez żadnego przymusu, głównie o tym zadecydowała atmosfera i ludzie, z którymi pracowałam, bo podejrzewam, że gdybym trafiła w jakieś takie hermetyczne środowisko, które by absolutnie odpychało, gdybym trafiła na dzieciaki i rodziców, którzy nie byliby mi przychylni i nie pomagali w tych pierwszych latach, to może bym się przekwalifikowała i dzisiaj byłabym jakimś korpuszczurem. Jaki jest twój sposób, w jaki sposób pracujesz, żeby przekazać wiedzę swoim podopiecznym w taki najbardziej przystępny sposób? Ojejku, czym się kierujesz? To jest bardzo trudne i takie wszechstronne pytanie i chyba nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja patrzę na ich wzrok. Jak widzę taką głębię, to wiem, że oni absolutnie nie rozumieją, o co chodzi. Więc staram się wymyślać takie metody i takie sposoby pracy, żeby gdzieś tam coś kliknęło. Zwłaszcza mówię tutaj o gramatyce, bo jednak czasami ona jest bardzo problematyczna, zwłaszcza na takim początkowym etapie nauki, mówię tutaj o starszych klasach szkoły podstawowej, czasami może być niezrozumiała, ale znaczy ja wyznaję jedną zasadę, że my niestety w szkole jako nauczyciele, mówię w szkole, bo w innych miejscach mam troszeczkę więcej możliwości pracy, tak, według mojego własnego uznania. W szkole natomiast jesteśmy zobligowani realizować coś takiego, co się nazywa podstawą programową i brzydko mówiąc z niej jesteśmy rozliczani. No ja niestety jestem niepokornym duchem tutaj i czasami tej podstawy nie udaje mi się zrobić, czyli nie dlatego, że nie chcę, nie dlatego, że nie potrafię albo nie wiem, nie wiem, nie ma na to czasu, tylko dlatego, że robię z moimi uczniami wielokrotnie bardzo dużo powtórek materiału, który już był zrobiony i jeżeli widzę, że czegoś nie rozumieją, nie robię tego na jednej lekcji, tylko robię to na czterech, na pięciu, tyle, ile wymaga klasa. Dlatego ten mój proces nauczania jest przede wszystkim bardzo zindywidualizowany. Niestety zindywidualizowany, mówimy tutaj nie tyle o jednostkach, co o całej grupie klasowej, bo tak jak powiedziałam wcześniej, ja pracuję z grupą klasową i ja muszę uśrednić, znaleźć ten wspólny mianownik dla wszystkich. I dlatego myślę, że sukcesem w ogóle, znaczy zadałeś mi pytanie takie, mówię, bardzo takie
obszerne, ale metodą moją pracy to jest przede wszystkim pewność, że moi uczniowie wiedzą, o czym ja mówię, a nie odhaczanie tematów w dzienniku, bo wydaje mi się, że to się trochę mija z celem, bo jedna grupa idzie super i jest lotna i wszystko wymaga, nie wymaga nakładu pracy ode mnie, żeby oni fajnie się przy tym bawili i dużo umieli, a z innej grupie trzeba poświęcić więcej czasu i znaleźć takie metody, które do nich dotrą. Czasami jest to nie do zrobienia, ale wielokrotnie się udaje i dlatego lubię to robić. Wiadomo, że to nie jest też tak, że jestem absolutnym freelancerem w tym, co robię i przekazuję wiedzę taką, jaką ja chcę, bo to też nie jest tak do końca. Wiadomo, że są jakieś ramy, których się musimy trzymać i to nawet nie ze względu na to, że jest podstawa programowa, bo to nie jest tak, że to jest zło i w ogóle trzeba tego unikać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu trzeba mieć na uwadze, tak jak powiedziałeś, rzeczy, które należy uczniom przekazać. Tyle tylko, że nie muszą one być robione w kolejności w takiej, jak są w podręczniku i nie muszą być obwarowane ilością lekcji, które ktoś sobie ustalił, tak? Tak naprawdę wszystko, czego my uczymy w szkole, czy to jest szkoła podstawowa, czy to jest liceum, jesteśmy w stanie przekazać w trochę inny sposób, w innym wymiarze godzin. Opuścić rzeczy, które są mniej ważne, tak? Wrócić do nich, jak będzie na to czas, a skupić się na tych rzeczach najważniejszych, bo no nie oszukujmy się, wielokrotnie w nauce języka poświęca się za dużo czasu rzeczom, które nie są z punktu widzenia komunikacji i dalszego rozwoju ucznia bardzo ważne. Ja nie mówię o egzaminie, tak? Ja mówię o tym, żeby czy nam to jest potrzebne potem. Więc czasami jest tak, że rzeczywiście mniejszą wagę przykładam do rzeczy mniej istotnych, bez których uczeń bez problemu dogada się później, tak? Będzie komunikatywny, a większą wagę poświęcam takim rzeczom, które są podwaliną do tego, żeby fundamentem do tego, żeby potem budować jednak tą naukę języka. I tutaj trzeba znaleźć złoty środek. I tak naprawdę zależy od dwóch stron. Od nauczyciela i od grupy, z którą się pracuje, bo to nie jest reakcja jednostronna. O czym przede wszystkim trzeba pamiętać, kiedy chcemy się nauczyć języka? Taka systematyczność. Podstawa, systematyczność. Tak. Absolutnie systematyczność to jest w mojej ocenie i w mojej opinii klucz do sukcesu. No jedno słowo, systematyczność i narzucenie sobie jakiegoś rygoru pracy. Wiadomo, że każdy jest indywidualny i każdy ma inne metody nauki, ale systematyczność. To nie jest tak, że języka nauczymy się siedząc godzinę w tygodniu raz. Owszem, może inaczej. Może są tacy ludzie, którym przychodzi to bardzo łatwo i chłoną jak gąbka ten język z otaczającego świata, bo jest on wszechobecny. Mówimy tutaj o angielskim. Ale uważam, że systematyczność czasami, w ogóle w wykonywaniu ćwiczeń, w ćwiczeniu absolutnie każdej aktywności językowej, systematyczność. To w takim razie, na jakie trudności napotykasz u swoich podopiecznych w nauce języka? Czy to jest właśnie przede wszystkim brak tej systematyczności? Tak. Tak, uważam, że u większości moich uczniów jest problem właśnie z systematycznością. My się na zajęciach zawsze staramy rozmawiać na temat tego, w jaki sposób się uczyć. Ja im też daję bardzo dużą gamę narzędzi do tego, żeby się uczyli. Tak jak mówiłam wcześniej, otwieram im drzwi na lekcjach, ale czy oni potem z tego skorzystają i narzucą sobie taki rygor, że poświęcają, nie wiem, 15 minut dziennie na język czy 20, to już zależy tylko i wyłącznie od nich, bo nigdy nie jest tak, że jesteśmy się w stanie nauczyć po 45 minutach lekcji języka w szkole. No chyba, że tak jak mówię, jest ktoś jednostką bardzo wybitną i chłonie wszystko w ilości absolutnie hurtowej. Zdarzają się takie osoby, że przychodzi im to po prostu łatwo, ale taki przeciętny, normalny sobie Jasio musi poświęcić jednak troszeczkę czasu na to, żeby tą wiedzę usystematyzować, przespać się z nią, żeby mu się uleżało, potem ją powtórzyć. Wtedy świat wygląda zupełnie inaczej. Czyli to jest tak naprawdę ciągła nauka bez przerwy. Tak, ale pamiętajmy też o tym, że jeżeli komuś sprawia to przyjemność, jeżeli ktoś chce,
to powinno nie być to przymusem, tak? Tylko powinno być to chęcią po prostu własnego rozwoju. Bo jeżeli my do wszystkiego będziemy podchodzić, do nauki języka, że o Jezus, ja muszę, tak? Bo nie wiem, bo ocena, bo mama nie pozwoli mi grać na kompie, bo milion tysięcy prozaicznych rzeczy, bo nie znam egzaminu. Jeżeli takie cele nam będą przyświecały, to rzeczywiście będzie to utrapienie. Jeżeli natomiast podejdziemy do tematu od innej strony, że no fajnie jest umieć, fajnie jest się dogadać z rówieśnikami, którzy mówią w tym języku, no fajnie jest rozumieć, co oni do mnie mówią albo co śpiewają w piosenkach. Jeżeli do tego dojdziemy, do tematu podejdziemy w ten sposób, to wtedy te 15 minut dziennie nie będzie dla nas, przynajmniej nie będzie nam się wydawało straconymi. I myślę, że to też zależy bardzo dużo od dojrzałości indywidualnej. Inaczej dojrzewają, nie wiem, chłopcy, inaczej dojrzewają dziewczyny, chociaż to też nie z regułą, inaczej się dojrzewa, znaczy szybciej, wiadomo, taki efekt jest uzyskać w liceum, bo tam jest większa świadomość. W podstawówce czasami jest gorzej, bo motywacją są właśnie gry komputerowe albo zła ocena, ale mimo wszystko staram się, żeby odwrócić kota ogonem, że to nie jest coś, co musimy robić, tylko coś, co fajnie jest umieć. Z językami jest prościej chyba zmotywować ludzi do nauki niż z jakimś innym przedmiotem. Takie z matematyką przede wszystkim, myślę. No ja z matematyką też miałam problem, będąc młodszą, więc przemilczmy temat. No ale właśnie są, jak mówiłaś, są ludzie, którzy łapią w mig, ale są też właśnie tacy, którzy mimo tego, że wszystkie zasady gramatyczne, wszystkie słówka potrafią wyłapać w sekundę, to mają jednak problem z czymś takim, co nie wiem, czy to jest też nazwa, której się używa jakoś bardziej, powiedzmy, profesjonalnie, ale no z taką potoczną barierą językową. Ale to jest zupełnie naturalne. Tak naprawdę komunikowanie w języku obcym to jest taki ostatni poziom w takiej naszej drodze do posiądnięcia umiejętności mówienia w języku. Tak? Na początku to jest tak, że my go rozumiemy. Rozumiemy to, co do nas mówią ogólnie. Tak? Czyli ktoś tam coś słyszałem, aha, zrozumiałem. Potem zaczynamy się zastanawiać nad poszczególnymi słowami. Potem nad strukturami gramatycznymi. I my to wszystko wiemy, my to wszystko mamy w głowie. Potem jesteśmy w stanie rozwiązać test. Potem jesteśmy w stanie przelać to na papier. I ten kolejny, ostatni etap to jest to, że my potrafimy to po prostu powiedzieć. I tak naprawdę jest to bardzo trudne, bo zazwyczaj jest tak, że jak już ktoś nas o coś zapyta na ulicy, to udajemy, że nie mówimy po angielsku, odchodzimy trzy kroki i mówimy, jejku, przecież ja w głowie wiedziałem, co ja mam powiedzieć. Jest coś takiego jak blokada. No i właśnie tę blokadę trzeba absolutnie, tej blokady się pozbyć. Nie bać się tego, że popełniamy błędy, bo te błędy są, będą, one są absolutnie u każdego. Ja również popełniam błędy i nie wierzę w to, że żaden nauczyciel tych błędów nie popełnia, no chyba, że jest jakimś native'em, więc to zupełnie jest inny sort, że tak powiem, nauczyciela, bo w mowie absolutnie nie jesteśmy w stanie dorównać takim osobom i jest to zupełnie naturalne. Ale w momencie, kiedy będziemy się bali opowiedzieć cokolwiek, bo będziemy mieli świadomość popełnianego błędu, to ta bariera nie zniknie. Ale to jest kwestia odwagi, świadomości, czasami przymusu, bo sytuacja nas zmusza do tego, żeby się zacząć komunikować w języku, albo motywacji odpowiedniej, po prostu. Ale tak jak powiedziałam, to jest taki ostatni etap języka i jest on zupełnie naturalny. Dlatego też świetne muszą być wymiany studenckie. Nie tylko studenckie, tak, ale też no, w liceum też się pojawiały takie programy jak Erasmus chociażby. Dokładnie tak. I to jest świetna sprawa. Wszelkie wymiany, projekty międzynarodowe, czy nawet projekty krajowe, bo na chwilę obecną w związku z sytuacją covidową bardzo ciężko jest myśleć tutaj o wymianach międzynarodowych. Być może się takie odbywają. Na pewno są one ograniczone, ale jakakolwiek forma komunikacji, czy to z osobami, dla których język angielski jest językiem ojczystym, czy z osobami, dla których ten język jest po prostu tak jak dla nas, językiem, którego się uczymy, one są bezcenne, dlatego zachęcam, jeżeli macie taką możliwość, żeby korzystać z wymian, z projektów międzynarodowych,
naprawdę to jest o wiele bardziej cenne niż siedzenie przed książkami i uzupełnianie miliona ćwiczeń. Możemy powiedzieć, że podróże bardzo kształcą. No, oczywiście, że tak. To jest raz, że kształcą, a dwa, że zmuszają do tego, żeby się odezwać. Niestety czasy się też zmieniają, bo dawniej nie słyszeliśmy o niczym takim jak Google Translator czy jakikolwiek inny tłumacz, który bardzo kaleczy ten język, ale mimo wszystko pozwala w jakimś stopniu uzyskać komunikatywność. No i my idziemy na łatwiznę wielokrotnie, tak? Więc tutaj też zależy od naszej motywacji. Jeżeli my możemy podróżować nie znając żadnego języka, świetnie tylko orientować się w apkach, które mamy gdzieś zainstalowane w telefonie, ale to nie zmienia faktu, że po prostu jeśli mamy motywację do tego, że my chcemy coś więcej, no to wtedy rzeczywiście podróżowanie jest genialnym sposobem na to, żeby ten język kształcić, ale nie tylko podróżowanie, ponieważ również przyjmowanie gości z innych krajów do nas. To jest, tak naprawdę mieszkamy, ja mówimy o Krakowie, ale w ogóle mieszkamy w tak pięknym kraju i z tyloma ilościami rzeczy, z taką ilością rzeczy, które możemy pokazać innym osobom, że możemy takie osoby zaprosić do siebie. Jest mnóstwo portali, które są bardzo bezpieczne, typu Couchsurfing, gdzie rzeczywiście my jesteśmy gospodarzami i gościmy różnych ludzi u nas. Też miałam wiele lat przyjemność tak robić, dzięki temu mam znajomych z całego świata i rzeczywiście jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz do tego, żeby nie musieć wyjeżdżać, ale uczyć się języka tutaj na swoim podwórku właśnie z gośćmi z całego świata. Tak jak mówię, no teraz jest trudny czas, ale miejmy nadzieję, że świat wróci do normalności i znowu będzie można otworzyć drzwi i zaprosić kogoś. No właśnie, no bo po co się uczyć języka, skoro później by go nie wykorzystywać z ludźmi innych narodowości? Dokładnie tak. Myślę, że to jest, jeżeli ktoś to lubi, to znaczy motywacje mogą być różne, tak? Czasami komuś język potrzebny jest do tego, żeby siedzieć zamkniętym w pokoju i pisać świetne gry komputerowe i absolutnie nie jest mu potrzebny do tego nikt z obcego kraju. On się spełnia przed jakimś tam zadaniem i to też jest super. Ja akurat, dla mnie język jest bardzo potrzebny do tego, żeby jestem stadnym zwierzęciem, więc bardzo lubię otaczać się ludźmi, a jak już w ogóle mogę gadać po angielsku, to już w ogóle super.